Państwo już to znają, bo niejednokrotnie było wykonywane, więc można dołączyć. Melodia bardzo sympatyczna, popularna, no a tekst, to proszę zwrócić uwagę, bo to jest tekst, który opowiada właśnie chociażby o takim klubie seniora jak nasz. Czwartkowe mają to na celu, żeby Państwo mile czas wspólnie spędzali. Dlatego bardzo często pomiędzy tymi piosenkami albo pojawi się jakiś żarcik, albo uśmiech od jednej osoby do drugiej. I te czwartkowe spotkania za sprawą tutaj Państwa, którzy przychodzą, naprawdę są bardzo, bardzo sympatyczne. A teraz wszyscy kochać chcą. Jestem przekonany, że też Państwo znają tą piosenkę. Wyznacza każdy dzień, na wszystkim świecą gwiazdy, rozpraszające noc. I wszyscy jednakowo tylko miłość przeżyć chcą, bo w każdym sercu mały kącik jest, gdzie miłość.
Proszę Państwa, zespół skremowany? Nie, bo przecież występujemy przed sobą tutaj, przecież wszyscy się doskonale znamy. Proszę Państwa, nie chciałem tego mówić, ale widocznie jakieś fatum, może nie fatum, przeznaczenie, ale coś rzeczywiście jest takiego trudnego do wytłumaczenia. Dlatego, że kolejny utwór, jaki za chwilę Państwo usłyszą, mam nadzieję także wspólnie wykonają, w zasadzie nie był ujęty w programie przeze mnie. Oczywiście w czwartek ustalaliśmy repertuar, wszystko prześpiewaliśmy. Nie wiem, jak to się stało, ale utwór Zabrałaś Serce Moje nie był wpisany na tej kartce, został dopisany szybciutko, dokserowane zostały słowa. Ale teraz się zastanawiam, czy czasem to nie jakieś przeznaczenie. Dlatego, że od samego początku w tym zespole była pani Janeczka, którą no, Pan Bóg zabrał do siebie na początku tego sezonu. I ja sobie przypominam, że to był ulubiony jej utwór. Ona zawsze, jeżeli... jeden z ulubionych, bo to jest też takie dosyć sympatyczne, że na tych spotkaniach czwartkowych Państwo sobie nawzajem wymyślają, jaki utwór będzie wykonany. I pani Janeczka zawsze na ogół chciała właśnie Zabrałaś Serce Moje. Ja tak obserwuję zawsze grając, to widziałem, jak mi się podoba ten utwór. I właśnie się zastanawiam, czy to, że to nie było ujęte w programie i że trochę zamieszania z tym było związane, że ten tekst trzeba było tutaj szybciutko dokserować, czy to gdzieś też nie, no właśnie, nie patrzenie pani Janeczki z góry. Tak więc, no zastanawiałem się, czy to powiedzieć, ale wydaje mi się, że jednak coś w tym jest. Niemniej jednak jest ten utwór i wykonamy. Zabrałaś serce moje, bardzo piękna melodia, bardzo piękny tekst, tak więc myślę, że można wspólnie teraz ten utwór wykonać. Szkoda tamtych dni i szkoda.
piękna piosenka, ale kolejna też jest równie znana, równie piękna, Zaczarowana Łódź. Też utwór bardzo często na tych spotkaniach wykonywany, zażyczony sobie przez różne osoby, które na te spotkania czwartkowe przychodzą. Zaczarowana Łódź. Niestety czas nas goni, ale jeszcze jeden utwór, absolutna premiera. Proszę Państwa, kto zna z Państwa Hej, hej, Sokoły, melodię? Wszystko. Kto był kiedyś w Różance z nami? Większość osób. Tam jest przesympatyczna pani Ania. I proszę Państwa, do tej popularnej piosenki, do tej melodii nasi tutaj członkowie klubu seniora ułożyli tekst właśnie o Różance. Tak więc przygotowujemy się na ten majowy wyjazd, żeby zaskoczyć i tam panią Anię, i wszystkich oczywiście uczestników tego pikniku właśnie tą piosenką o Różance. Tak więc absolutna premiera, po raz pierwszy publicznie wykonywana Różanka. Pragniesz ciszy, przychulaj.
tak śpiewamy. Tak, Maju, jak do pani Ani do Różanki pojedziemy, zaśpiewamy. Proszę państwa, no niestety pan Czesław musi się udać na udaną.